nowo powstałą halę produkcyjną oficjalnie otwarto dziś w areszcie śledczym w Suwałkach. W obiekcie praca znajdzie 65 skazanych, którzy ze względu na swoje przewinienia nie mogą opuszczać terenu zakładu. Będą pracować przy produkcji budowlanych profili. Obecnie trwają przygotowania do przewozu i instalacji maszyn na terenie nowego obiektu, przy czym pracuje już 20 więźniów. Koszt budowy obiektu o powierzchni blisko 2000 m2 i wymaganego ogrodzenia to ponad 10 milionów złotych. Środki pochodziły z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Hala została przekazana do 6-letniego najmu zewnętrznemu kontrahentowi, miejscowej firmie, co również wygeneruje dochody budżetowe. W uroczystym otwarciu obiektu wzięli udział m.in. Michał Woś, sekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości oraz parlamentarzyści, Aleksandra Szczudło, Jerzy Małecki i Jarosław Zieliński. Wiceminister podkreślał rolę wdrażanego od 7 lat programu Praca dla Więźniów. W ciągu jego realizacji w Polsce powstało ponad 40 podobnych miejsc pracy dla więźniów. Jak mówił wiceminister, udział pracujących skazanych wzrósł z 30% w 2015 roku do 60% w 2019. Uważamy w Ministerstwie Sprawiedliwości, kiedy obejmowaliśmy rządy pierwszej kadencji, czyli w 2015 roku, przychodziliśmy z taką myślą, że nie ma skuteczniejszej metody resocjalizacji niż właśnie praca. A niestety po rządach słusznie minionych praca dla więźniów, można powiedzieć, czy praca więźniów, leżała. I o tym mówią twardo statystyki. Kiedy obejmowaliśmy rządy w 2015 roku, pracowało ledwie 30% spośród skazanych. Kiedy statystycznie rzecz biorąc, czyli przed pandemią w 2019 roku, można powiedzieć, dokonywaliśmy pewnego podsumowania pierwszego etapu pracy dla więźniów, było to blisko raz tyle, czyli blisko 60%, 57% spośród wszystkich skazanych, a spośród nowej kategorii tych, którzy mogą pracować, którzy są zdolni do pracy w ramach osadzenia, to było 84%. I to pokazuje, że ten program przyniósł wielki sukces. Trzeba podkreślić, że dochody z pracy w hali będą osiągać też sami osadzeni, co przełoży się na ekonomiczne korzyści państwa. Przykładowo skazani będą mieli możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych, które na chwilę obecną są pokrywane z budżetu państwa. Jak mówi major Michał Zagłoba, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku, praca w więzieniu to swoiste dobro i najlepszy środek resocjalizacji. Od dawna wiadomo, że tak naprawdę nie ma lepszego i skuteczniejszego sposobu na resocjalizację niż praca. Praca sama w sobie, czy to odpłatna, czy to nieodpłatna. Praca uczy pokory, uczy cierpliwości, uczy systematyczności. Czasami osoby, które są w więzieniu, odbywają wyrok, po raz pierwszy w życiu musiały dostosować się do pewnego reżimu, robić coś systematycznie, nigdy wcześniej nie skalały się normalną pracą, to ich uczy tego, żeby po wyjściu na wolność właśnie w taki sposób funkcjonować. Podczas uroczystości Michał Woś wręczył akt powołania nowemu dyrektorowi suwalskiej jednostki, podpułkownikowi Wojciechowi Szczudło, który zastąpił dotychczasowego dyrektora, majora Michała Chrościelewskiego. Przypomnijmy, że były dyrektor został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie. Więcej na temat nowej hali produkcyjnej we wtorek o 10:15. Gościem Radia 5 będzie Michał Woś, sekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości. Powierzenie mi stanowiska dyrektora aresztu śledczego w Suwałkach to zwiększenie odpowiedzialności, obowiązków i zaangażowania. Dlatego przyjmuję je z dumą, dziękując jednocześnie za zaufanie. To dla mnie duże wyzwanie. Lecz chcę zapewnić, że postaram się rzetelnie, z pełnym poświęceniem i pracowitością zasłużyć na ten awans.